Do tradycji należą już chyba letnie wakacyjne czy zimowo-feryjne warsztaty teatralne organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie. Tradycja ta zrodziła się dzięki nieustającemu zainteresowaniu ze strony młodzieży uczestniczenia w tworzeniu sztuki teatralnej i sile zarażania pasją do teatrów reżyserów Aleksandry Pesz i Beniamina Koralewskiego. Bardzo się cieszymy, to znaczy, że jest to dobra oferta, trafiona oferta i że dzieci z tego chętnie korzystają. Nikt ich wszakże nie zmusza. Są nawet absolwenci szkoły podstawowej w Bojanie, nasi wieloletni warsztatowicze, no to po prostu bardzo cieszy, że oni wracają, że im się to podoba i że chcą. Warsztaty miały miejsce w Szemudzie i Bojanie. Oczywiście, że na pewno nie kapelusz. W Szemudzie był spektakl oparty na Małym Księciu, inspirowany elementami Małego Księcia i w zasadzie wybraliśmy tam sobie poszczególne elementy i udało nam się przekazać ideę tą filozoficzną, te najważniejsze rzeczy, które z Małego Księcia wypływają, najważniejsze przekazy udało nam się pokazać. Tutaj w Bojanie taki całkowicie autorski spektakl, nazywa się Tajemnice Muzeum, i jesteśmy właśnie w jakimś tam muzeum, gdzie dzieją się różne tajemnicze rzeczy, które się bardzo dzieciakom podobają, bo są strażnicy, są złodzieje, są przede wszystkim eksponaty muzealne, obrazy, rzeźby i one różne rzeczy tam się z nimi dzieją. Nie chcę za bardzo zdradzać, bo też chciałabym, żebyście Państwo po prostu zwyczajnie obejrzeli to, co będzie na YouTubie, a bardzo możliwe, że pokażemy to gdzieś tam przy okazji naszych gminnych uroczystości. Nam widzom pozostanie czekać z niecierpliwością na wizję lub spektakle na żywo. Tym, którzy są już uczestnikami kilku warsztatów, niewątpliwie zainteresowanie teatrem, a przy okazji sztuką, literaturą i muzyką z pewnością będzie towarzyszyło przez całe życie. Być może w przyszłości któryś z tych młodych ludzi zostanie aktorkami, aktorami dużych scen czy ekranów i będą w nas rozbudzały emocje i podziw.